Zatem piątego dnia przed kalendami października była walka między ludźmi panów Władysława, króla polskiego, i Ludera, wielkiego mistrza, i braci jego z zakonu niemieckiego, w której przeliczni ludzie z obu stron zostali zabici, lecz liczniejsi bracia i ludzie zakonu rzeczonego, koło wsi Płowce w pobliżu Radziejowa, roku pańskiego 1331. Pomiędzy dolnym biegiem Wisły i Niemna rozciągały się tereny zamieszkałe przez bałtyckie plemiona pruskie. Ich ludność, trudniąca się przede wszystkim rolnictwem, pozostawała pogańska, pomimo podejmowanych od X wieku prób jej chrystianizacji. Działalność misyjna na terenie Prus była wspierana militarnie przez książąt polskich, jednak akcje te nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. W pierwszych latach XIII wieku misją pruską kierował cysterc Chrystian, późniejszy biskup Prus, którego wspierał m.in. piastowski książę Konrad Mazowiecki. Niestety z upływem czasu obszary pogranicza polsko-pruskiego stały się areną coraz gwałtowniejszych starć zbrojnych. W ich wyniku odwetowe i niszczycielskie najazdy Prusów sięgały coraz głębiej w terytoria księstw polskich, zwłaszcza Kujaw i Mazowsza. Narastające w XIII wieku zagrożenie ze strony plemion pruskich starano się rozwiązać poprzez sprowadzenie na tereny pograniczne rycerzy zakonu szpitala Najświętszej Marii Panny domu niemieckiego w Jerozolimie. Korzenie zakonu krzyżackiego sięgały trzeciej wyprawy krzyżowej 1189-1192. Został on założony początkowo jako bractwo szpitalne przez mieszczan Lubeki i Bremy pod murami Akkonu w 1191 roku. Szybki rozwój organizacji przyczynił się do przekształcenia jej w korporację o charakterze rycersko-zakonnym. Dzięki protekcji papieży i cesarzy zakon zdobył znaczne posiadłości w Ziemi Świętej, basenie Morza Śródziemnego, Rzeszy Niemieckiej oraz innych krajów europejskich. Pomiędzy 1211 a 1225 rokiem krzyżacy podejmowali nieskuteczne próby stworzenia własnego państwa na terenie Królestwa Węgier. W początkach 1226 roku propozycję osadzenia zakonu krzyżackiego w ziemi chełmińskiej złożył wielkiemu mistrzowi Hermanowi Wąsalca książę mazowiecki Konrad. W zamian za otrzymane dobra ziemskie rycerze mnisi mieli udzielać pomocy polskiemu księciu w obronie granicy państwa przed napadami Prusów. Oferta księcia Konrada została przyjęta, lecz dopiero w 1231 roku niewielki oddział zakonny, złożony z 7 rycerzy pod wodzą Hermana Balka, preceptora, czyli mistrza na Słowiańszczyznę i Prusy, wspierany rycerstwem mazowieckim, rozpoczął podbój ziem pogańskich Prusów. Po przekroczeniu Wisły krzyżacy zbudowali prowizoryczny gród w Toruniu, który dał im oparcie do dalszych działań militarnych. W kolejnym etapie opanowali ziemię chełmińską, tereny położone nad Dolną Wisłą i wzdłuż Zalewu Wiślanego. Od 1233 roku zakon posiłkowany rycerstwem polskim i niemieckim rozpoczął kolejną fazę podboju Prus. Do 1242 roku opanowano Pomezanię, Pogezanię i Warmię. Plemiona pruskie stawiły zacięty opór najeźdźcom w dwóch powstaniach z lat 1242-1247 i 1260-1274. Szczególnie to ostatnie zachwiało pozycją zakonu na zdobytych terenach. Jednak duże wsparcie rycerstwa europejskiego przyczyniło się do złamania oporu plemion pruskich i odzyskania utraconych ziem.
Ostatecznie do lat 80. XIII wieku Krzyżacy opanowali całe terytorium pruskie, tworząc tym samym podstawy własnego państwa. Działania polityczne i militarne zakonu krzyżackiego rozciągały się również na tereny Inflant. W 1237 roku nastąpiła inkorporacja zakonu kawalerów mieczowych, założonego dla obrony diecezji ryskiej w 1202 roku. W jej wyniku zakon braci milicji chrystusowej w Liwonii stał się częścią zakonu krzyżackiego, wobec którego zachował jednak pewną autonomię administracyjną. Wskutek tych działań władztwo terytorialne Krzyżaków objęło swym zasięgiem znaczną część obszarów dzisiejszych państw bałtyckich. Należy dodać, że około 1230-1235 roku do Krzyżaków przyłączyła się większość członków niewielkiego zakonu rycerzy Chrystusa z Dobrzynia. Pojawienie się Krzyżaków na terenach chełmińsko-pruskich nastąpiło w czasie trwającego od 1138 roku rozbicia dzielnicowego Polski. Podejmowane próby zjednoczenia dawnej monarchii piastowskiej, sięgające czasów księcia Henryka Brodatego i jego syna Henryka Pobożnego, poległego w bitwie pod Legnicą 9 kwietnia 1241 roku, zakończyły się niepowodzeniem. Nie zmieniły tego krótkie rządy króla Przemysła II, zamordowanego 8 lutego 1296 roku, oraz czeskich władców Wacława II i Wacława III. Zabójstwo ostatniego z Przemyślidów 4 sierpnia 1306 roku otworzyło drogę do polskiej korony księciu kujawskiemu Władysławowi, którego współcześni zwali Łokietkiem. Długoletnie walki, determinacja księcia oraz korzystny splot wydarzeń ostatecznie doprowadziły w 1314 roku do zjednoczenia terytoriów Wielkopolski, Małopolski, ziemi sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej i dobrzyńskiej. Zabiegi o uzyskanie korony królewskiej rozpoczął Władysław Łokietek jeszcze w 1314 roku. Jednak dopiero pokonanie wewnętrznej opozycji i postępująca konsolidacja państwa umożliwiły podjęcie skutecznych działań dyplomatycznych w tej sprawie. Z misją do Stolicy Apostolskiej w Awinionie udał się biskup kujawsko-pomorski Gerwart. Przekonał on Jana XXII do planów księcia Władysława i w 1319 roku otrzymał zgodę na koronację. Uroczystość wieńcząca zjednoczenie dziedzictwa Piastów odbyła się w katedrze wawelskiej 20 stycznia 1320 roku. Aktu koronacji Władysława Łokietka na króla Polski dokonał arcybiskup gnieźnieński Janisław. Bezpośrednią przyczyną wybuchu konfliktu zbrojnego pomiędzy Polską i Zakonem Krzyżackim było zagarnięcie przez Zakon Pomorza Gdańskiego. Wydarzenia te poprzedził najazd wojsk margrabiów brandenburskich z sierpnia 1308 roku, które zajęły miasto Gdańsk i przy wsparciu części jego mieszczan rozpoczęły oblężenie grodu. Polska załoga dowodzona przez sędziego pomorskiego Boguszę zwróciła się o pomoc do księcia Władysława Łokietka i księcia inowrocławskiego Kazimierza. Wobec braku realnego wsparcia ze strony księcia Władysława zwrócono się o pomoc do Zakonu Krzyżackiego, z którym zawarto porozumienie w Elblągu. Na przełomie września i października 1308 roku oddziały zakonne zajęły część grodu gdańskiego. Wkrótce też doszło do konfliktu z polską załogą. Krzyżacy zmusili sędziego Boguszę do wydania im całego grodu. W nocy z 12 na 13 listopada 1308 roku wojska zakonne przystąpiły do szturmu na miasto Gdańsk, w trakcie którego zginęło od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Zdarzenie to przeszło do historii pod nazwą Rzezi Gdańskiej. Po opanowaniu Gdańska Krzyżacy przystąpili do systematycznego podboju Pomorza Wschodniego. Jeszcze 13 listopada 1308 roku, prawdopodobnie po krótkim oporze, zajęli gród i miasto Tczew,
a następnie nowe, obsadzone oddziałami kujawskimi. W kwietniu 1309 roku strony konfliktu usiadły do rokowań w miejscowości Grabie na Kujawach, które jednak zakończyły się fiaskiem. W tej sytuacji władze zakonne, chcąc usankcjonować istniejący porządek, odkupiły 13 września 1309 roku prawa do Pomorza Gdańskiego od margrabiego brandenburskiego Waldemara, zgłaszającego wcześniej swe pretensje do tych ziem. We wrześniu 1309 roku, po trwającym od lipca oblężeniu, oddziały zakonne zdobyły Świecie, bronione przez rycerstwo kujawskie i pomorskie. Po opanowaniu tego grodu krzyżacy stali się panami całego, liczącego 14 900 km2 terytorium Pomorza Gdańskiego. Zabór Pomorza Gdańskiego przez zakon spowodował znaczące osłabienie jednoczącego się państwa polskiego. Działania podejmowane na drodze dyplomatycznej, w których celem było odzyskanie utraconych ziem, okazały się nieskuteczne. Proces wytoczony zakonowi krzyżackiemu przed sądem papieskim w Inowrocławiu i Brześciu Kujawskim w latach 1320-1321 również nie przyniósł rozwiązania. Co prawda wyrok wydany w Inowrocławiu 10 lutego 1321 roku nakazywał zakonowi zwrot Pomorza Gdańskiego oraz 30 tysięcy grzywien odszkodowania stronie polskiej, ale nie został on przyjęty przez krzyżaków. Wskazali oni na stronniczość ławy sędziowskiej, której wszyscy członkowie reprezentowali duchowieństwo polskie. Wniesiona przez zakon apelacja do papieża skutkowała zawieszeniem wyroku, co w praktyce oznaczało brak rozstrzygnięcia. Powyższe wydarzenia przyczyniły się do szukania przez obie strony rozstrzygnięć przy użyciu siły militarnej. W nadchodzącym starciu Królestwo Polskie i Zakon Krzyżacki były wspierane przez grono sprzymierzeńców. Polska zawiązała przed 30 kwietnia 1325 roku sojusz zaczepno-obronny z Litwą, wzmocniony małżeństwem syna Łokietka, Kazimierza, z córką wielkiego księcia Gedymina, Aldoną. Król Władysław otrzymał także wsparcie ze strony południowego sąsiada, króla Węgier, Karola Roberta, który był zięciem polskiego monarchy od 1320 roku. Zakon krzyżacki zawarł w Brodnicy 2 stycznia 1326 roku przymierze z książętami mazowieckimi, Wacławem, Trojdenem i Ziemowitem. 3 lata później do sojuszników zakonu dołączył król Czech Jan Luksemburski, który podpisał układ z zakonnikami 12 marca 1329 roku w Toruniu. Działania zbrojne z lat 1327-1332 rozegrały się przede wszystkim na terenach sąsiadujących z państwem zakonnym, czyli Kujawach, ziemi dobrzyńskiej oraz północnej Wielkopolsce. Stały system obrony Kujaw opierał się o grody w Inowrocławiu i Brześciu. Uzupełniały go umocnienia Bydgoszczy, Wyszogrodu, a także Kowala, Kruszwicy, Radziejowa, Przedcza oraz Włocławka i Raciążka. W ziemi dobrzyńskiej głównym punktem oporu był gród w Dobrzyniu, zaś w Wielkopolsce Nakło, Poznań, Pyzdry, Koło i Kalisz. Ponadto ważną rolę pełniły grody w ziemi łęczyckiej i sieradzkiej – Łęczyca, Uniejów i Sieradz. Po stronie krzyżackiej podstawę operacyjną stanowiła ziemia chełmińska z położonym na prawym brzegu Wisły warownym Toruniem, ośrodkiem Komturii. Działania wojenne rozpoczęły się w lipcu 1327 roku. Wojska królewskie złożone z rycerstwa ziemi krakowskiej i sandomierskiej obległy Gostynin, należący do sojusznika zakonu, księcia mazowieckiego Wacława. Wezwane na pomoc oddziały krzyżackie, wspólnie z oddziałami mazowieckimi, odparły spod Gostynina wojska polskie i około 31 lipca wkroczyły na Kujawy, zdobywając Kowal. Wkrótce potem, pomiędzy Kowalem a Brześciem, doszło do starcia wojsk polskich z krzyżackimi. Sukces w bitwie odniosły oddziały królewskie,
zaś po stronie zakonnej miał polec komtur toruński Hugo von Almenhausen. Po tym wydarzeniu oddziały krzyżackie wycofały się na ziemię chełmińską, a król Władysław Łokietek zawarł we Włocławku jednoroczny rozejm z wielkim mistrzem Wernerem von Orseln. Na mocy obowiązującego rozejmu włocławskiego prawie cały rok 1328 upłynął spokojnie. Obie strony konfliktu wykorzystały go na lepsze przygotowanie do przyszłego starcia. W grudniu 1328 roku król Czech Jan Luksemburski bez zgody króla Władysława przemaszerował przez Polskę z 300 rycerzami czeskimi, niemieckimi, francuskimi i angielskimi, kierując się ku granicom państwa zakonnego. W styczniu 1329 roku połączone siły czesko-krzyżackie wyruszyły z Królewca na krucjatę przeciwko Litwie. Ostrze ich działań było skierowane na tereny żmudzkie. Król Polski, związany z sojuszem z księciem Gedyminem, wkroczył 1 lutego 1329 roku do ziemi chełmińskiej, bronionej przez nieliczne siły krzyżackie. Pomimo dokonania licznych spustoszeń, najazd Polski zakończył się niepowodzeniem. W odwecie wracające ze Żmudzi oddziały czesko-krzyżackie zaatakowały ziemię dobrzyńską, osłanianą przez rycerstwo łęczyckie, kujawskie i wielkopolskie. Ostatecznie sprzymierzone wojska opanowały ziemię dobrzyńską w drugiej połowie marca 1329 roku z jej głównym grodem, Dobrzyniem. W tym czasie główne siły armii królewskiej stały na lewym brzegu Wisły, broniąc dostępu nieprzyjacielowi do Kujaw. Po zajęciu Dobrzynia armia czesko-krzyżacka ruszyła do księstwa płockiego i zmusiła księcia Wacława do uznania zwierzchnictwa króla Czech. Po zdobyciu ziemi dobrzyńskiej krzyżacy zachęceni dotychczasowymi sukcesami najechali Kujawy, pozostawione bez obrony przez króla Władysława, który wcześniej rozpuścił swoje wojsko. Do akcji przystąpiły trzy niezależne oddziały. Pierwszy z nich, dowodzony przez brata rycerza Christiana von Kell, zniszczył w Wielką Niedzielę 23 kwietnia 1329 roku biskupi Włocławek wraz z tamtejszą katedrą. Drugi oddział pod dowództwem komtura toruńskiego zdobył Raciążek i spalił okoliczne wsie należące do biskupa kujawsko-pomorskiego Macieja Zgołańczy. Wkrótce potem wrócił do Torunia. Ostatnia grupa, komtura krajowego chełmińskiego Otto von Lutherberga, po opuszczeniu Torunia i przejściu przez Mazowsze Płockie obległa i zniszczyła gród w Przedczu. Dotychczasowy przebieg walk był niekorzystny dla króla Polski. Dlatego Władysław Łokietek przy wsparciu posiłków z Litwy i Węgier przygotowywał wyprawę, która miała odwrócić losy wojny. Tymczasem krzyżacy zaatakowali jako pierwsi. Już 12 maja 1330 roku zdobyli oni gród w Wyszogrodzie, mordując całą jego załogę. Kolejna rejza krzyżacka ruszyła z Torunia w kierunku biskupiego grodu w Raciążku, który 5 lub 6 lipca poddał się agresorom. Następnym celem oddziału zakonnego stał się Brześć, którego obroną kierował kasztelan Paweł Ogon. Wobec silnej załogi królewskiej krzyżacy zrezygnowali z oblężenia grodu i ruszyli w stronę Radziejowa, który został spalony 7 lipca 1330 roku. Łupem armii zakonnej padło jeszcze Nakło, spalone 17 lipca, oraz gród w Bydgoszczy, zdobyty po krótkim oblężeniu. Kontratak Polski nastąpił we wrześniu 1330 roku. Armia Polska, wsparta oddziałami węgierskimi, licząca około 10 tysięcy zbrojnych, wkroczyła na Mazowsze, a następnie obległa Dobrzyń. Niestety planowane w tym czasie połączenie z siłami litewskimi w rejonie Brodnicy nie doszło do skutku.
Po wycofaniu się Litwinów oddziały polsko-węgierskie skierowały się do ziemi chełmińskiej, gdzie dokonały ogromnych zniszczeń i grabieży, jednak bez zdobyczy miejsc umocnionych. Obie strony, polska i krzyżacka, wyczerpane dotychczasowymi walkami, zawarły rozejm 18 października 1330 roku, który miał obowiązywać do 26 maja 1331 roku. Należy zaznaczyć, że walki z lat 1329-1330 toczyły się głównie na obszarze Kujaw, gdzie największe szkody poniósł biskup Maciej Zgołańczy. Dobra biskupie były każdorazowo jednym z głównych celów ataków krzyżackich. Dlatego 24 sierpnia 1330 roku biskup Maciej zawarł w Toruniu ugodę z krzyżakami. W myśl jej postanowień zakon zobowiązał się płacić biskupowi dziesięciny z terenu Pomorza Gdańskiego i zwrócić zagarnięte dobra. Jednocześnie biskup zagwarantował, że nie będzie podejmował wrogich kroków wobec zakonu krzyżackiego. Po upływie zawartego rozejmu zakon krzyżacki przeprowadził dwie niezwykle groźne wyprawy przeciwko Polsce. Pierwsza wyruszyła 22 lipca 1331 roku z ziemi chełmińskiej i po przekroczeniu Wisły w rejonie Wyszogrodu oddziały zakonne zajęły Bydgoszcz. Następnie skierowały się pod Inowrocław, który mając silną załogę zdołał się obronić. Krzyżacy ruszyli dalej na południe Kujaw, a następnie wkroczyli do wschodniej Wielkopolski. Dnia 27 lipca zniszczyli Pyzdry i zadali duże straty rycerstwu wielkopolskiemu. Po tej akcji najeźdźcy pomaszerowali w stronę Bnina, gdzie natknęli się na silny opór i ponieśli klęskę. W jej wyniku ruszyli w kierunku Gniezna, które spalili 31 lipca, a następnie przez Żnin, zniszczony 1 sierpnia, powrócili do Torunia. Następna wyprawa została zaplanowana z udziałem czeskich wojsk Jana Luksemburskiego. Według założeń obie armie miały spotkać się pod Kaliszem około 21 września, a następnie podjąć wspólne działania przeciwko królowi Łokietkowi. Strona polska, licząc się z kolejnym atakiem krzyżackim, przystąpiła do koncentracji wojsk, tak by były one gotowe do uderzenia na przeciwnika w stosownej chwili. Siły krzyżackie wyruszyły 12 września z ziemi chełmińskiej i poprzez ziemię dobrzyńską oraz Płock wdarły się w granice Polski. Armia zakonna ominęła Warowne Koło i skierowała się do Uniejowa. Miasto to, podobnie jak Łęczyca, Spicymierz i Sierac, zostały obrabowane i spalone. Krzyżacy w wyznaczonym terminie dotarli pod Kalisz, który oblegli w dniach 21-22 września. Nie doczekawszy się Czechów, rozpoczęli odwrót w kierunku Kujaw Brzeskich. W tym czasie siły polskie szły na tyłach armii zakonnej, usiłując przy każdej okazji szarpać jej tylne oddziały. W nocy z 23 na 24 września pod Koninem doszło do starcia obu armii. W rezultacie krwawej walki oddziały polskie poniosły duże straty i obrzasku wycofały się. Pozostające pod miastem siły krzyżackie spaliły je, a następnie marszem ubezpieczonym ruszyły w dalszą drogę. Po dwóch dniach marszu kolumny wojsk zakonnych dotarły do Radziejowa. W nocy z 26 na 27 września 1331 roku armia krzyżacka obozowała w okolicy spalonego rok wcześniej Radziejowskiego Grodu. Z nastaniem świtu 27 września dowodzący armią zakonną komtur krajowy chełmiński Otto von Lutherberg podzielił wojska na dwie grupy. Pierwsza z nich, dowodzona przez niego osobiście i licząca około 5000 zbrojnych, wymaszerowała z obozu o świcie w kierunku Brześcia z zadaniem rozpoczęcia oblężenia. Straż przednia tej części wojsk znajdowała się pod komendą byłego komtura bałgijskiego Henryka Reus von Plauena. Za nią maszerowały siły główne, znajdujące się pod bezpośrednim dowództwem komtura von Lutenberga.
W obozie pod Radziejowem pozostała druga grupa wojsk pod wodzą wielkiego marszałka Dietricha von Altenburga. Składała się z około 2000 zbrojnych, których większość stanowiła pruska piechota oraz 350 rycerzy zakonnych. Zgrupowanie to było obciążone taborami. Przy oddziale była także wielka chorągiew zakonu. Tymczasem od wczesnych godzin rannych, w ślad za armią zakonną, podążały oddziały polskie króla Władysława Łokietka. Siły główne dowodzone osobiście przez władcę poprzedzał oddział wojewody Wincentego z Szamotu, który około godziny 8 wszedł w kontakt z opuszczającą obóz grupą wielkiego marszałka von Altenburga. Obie strony były zaskoczone pojawieniem się przeciwnika, zaś utrzymująca się mgła uniemożliwiła rozpoczęcie walki. Nieprzygotowane do boju oddziały musiały się cofnąć i ustawić do bitwy. Wojska krzyżackie uszykowały się w 5 chówcach naprzeciw identycznie zorganizowanych wojsk królewskich. Na rozkaz króla rycerstwo polskie miało używać w bitwie hasła Kraków. Po blisko 3 godzinach walki liczniejsze oddziały polskie zaczęły przeważać nad krzyżackimi. Upadek z konia chorążego Iwana, dzierżącego wielką chorągiew zakonu, spowodował panikę w szeregach wroga. Rycerstwo polskie okrążyło krzyżaków, spośród których tylko niewielu zbiegło. Chcąc wykorzystać osiągnięty sukces, Władysław Łokietek ruszył z armią w kierunku Brześcia, gdzie zamierzał zaskoczyć i rozbić pozostałą część armii zakonnej. Ta jednak została zaalarmowana wcześniej przez gońców i znajdowała się już w drodze do Radziejowa. Do ponownego spotkania obu armii doszło około godziny 13 w rejonie wsi Płowce. Przebieg tej fazy bitwy jest niestety słabo znany. Początkowo starcie było pomyślne dla oddziałów królewskich, jednak wraz z upływem czasu zaczęła rysować się przewaga wojsk krzyżackich. Jednocześnie część oddziałów polskich wraz z królewiczem Kazimierzem opuściła pole bitwy. Ostatecznie batalia zakończyła się około godziny 15 sukcesem krzyżaków, którzy zmusili do odwrotu wojska polskie i zadali im znaczne straty. Niemniej dotkliwe musiała również ponieść armia zakonna, ponieważ już w dniu następnym wycofała się do Torunia. Kilka dni później z polecenia biskupa Macieja pochowano 4187 poległych. Rok później krzyżacy ponownie uderzyli na Kujawy. W kwietniu 1332 roku armia zakonna wyposażona w liczny sprzęt oblężniczy obległa stołeczne grody, Brześć i Inowrocław. Po krótkich walkach oba zostały zdobyte, a pozostałe grody nie stawiły większego oporu. Próby odzyskania utraconych ziem podejmowane przez sędziwego króla Władysława Łokietka zakończyły się niepowodzeniem. Niedługi czas po tym, 2 marca 1333 roku, król umarł. Dopiero traktat kaliski, zawarty 8 lipca 1343 roku przez króla Kazimierza Wielkiego z krzyżakami, umożliwił powrót Kujaw ziemi dobrzyńskiej w granice Królestwa Polskiego. 79 lat po Bitwie Płowieckiej armia polsko-litewsko-ruska pod wodzą króla Władysława Jagiełły złamała potęgę krzyżacką na pola Grunwaldu.